Piłkarze suwalskich Wigier gotowi na pierwszy historyczny występ w pierwszej lidze. W niedzielę 3 sierpnia o 12:30 podejmą na Zarzeczu Stomil Olsztyn. Na trzy dni przed tym meczem drużyna zaprezentowała się kibicom w centrum Suwałk. Na plac Marii Konopnickiej przyszło ponad 1000 osób. Były wspólne śpiewy i krótkie rozmowy z piłkarzami. Nie zabrakło także muzycznej gwiazdy. Na scenie zaprezentował się znany z przeboju Tak Blisko Rafał Brzozowski. Artysta jest także sportowcem. W przeszłości zdobył medal Mistrzostw Polski w zapasach, a ostatnio występuje w piłkarskiej reprezentacji artystów polskich. Bohaterami spotkania na placu byli jednak piłkarze. Po awansie na zaplecze ekstraklasy z drużyny Wigier odeszli Adam Pomian, Robert Wesołowski, Valentin Jerimienko, Powilas Luksys i Jakub Kamiński. Pojawili się natomiast bramkarz Hieronim Zoch, obrońcy Tomasz Jarzębowski, Maciej Wichtowski i Maciej Wasilewski oraz pomocnik Bartosz Biel. Klub ciągle stara się o pozyskanie z ruchu Chorzów napastnika Mateusza Kwiatkowskiego, którego zabrakło na prezentacji. Możliwe, że to nie jedyne wzmocnienia suwalskiego pierwszoligowca. Piłkarze oraz trenerzy Zbigniew Kaczmarek, Donata Sewencewicius i Andrzej Olszewski zaprezentowali się kibicom w nowych strojach. Jak mówił trener Kaczmarek, drużyna jest dobrze przygotowana i stać ją na skuteczną walkę z każdym rywalem. Zespół jest także silny psychicznie. Wygrał aż 9 spotkań o stawkę z rzędu, 7 w drugiej lidze oraz 2 w Pucharze Polski. W sparingach pokonał też ekstraklasową Jagiellonię Białystok oraz wicelidera litewskiej ekstraklasy FK Trakai. Optymistycznie o nowym sezonie wypowiada się też prezes Wigier Dariusz Mazur. Wierzy w wygraną w pierwszym meczu i pewne utrzymanie się w pierwszej lidze. Podczas prezentacji Mazur przekazał prezydentowi Suwałk nową koszulkę Wigier z numerem 1. To symboliczne podziękowanie za zaangażowanie suwalskiego samorządu w odniesieniu historycznego sukcesu. Prezydent Czesław Renkiewicz zadeklarował, że miasto będzie pamiętać o drużynie, która promuje Suwałki w całej Polsce. W Suwałkach optymizm, ale wszystko zweryfikuje niedzielny mecz ze Stomilem, który zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Z trybun obejrzy go około 3000 widzów. Dużo więcej przed telewizorami, bo przewidziano także transmisję ze spotkania. W kasach na stadionie są jeszcze ostatnie bilety.